U zachodnich wybrzeży Szkocji leży niezwykły archipelag. Kraina wody i skał. Sama przyroda wyrzeźbiła surowy, piękny krajobraz tych wysp. Żyjące tam zwierzęta muszą się zmagać z bezwzględnym oceanem i niełatwą, wyjątkowo kapryśną pogodą. Przez rok będziemy śledzić ich losy. Poznamy ich tajemnice. Odkryjemy niezbadane światy. Miejsca, w które dotarli nieliczni, a których nikt przedtem nie filmował. Zapraszamy na szkocki Dziki Zachód. Hebrydy. Hebrydy. Dziki świat na krańcu Europy. Wyspy Hebrydy niczym podwójny mur obronny chronią zachodnie wybrzeża Szkocji przed Atlantykiem. Każda wyspa ma własny, niepowtarzalny charakter. Najwięcej kontrastów zobaczymy jednak na południowych krańcach archipelagu. Żyzna, słynąca z whisky wyspa Aile. Górzysta Dziura. Malownicze siostry bliźniaczki Colonsy i Oronsy. Początek września. W powietrzu pachnie już zmianami. Olbrzymie, migrujące długoszpary przygotowują się do drogi, jedząc plankton, którego nie brakuje w pobliżu wysp. Tylko najtwardsi wytrzymają surową, hebrycką jesień. Dla młodych, przygotowujących się do niezależności, nadeszła chwila próby. Na Aile, wśród dymówek, które przez całe lato gniazdowały w gorzelni, panuje już niepokój. Świeżo opierzone młode nie mogą się doczekać podróży do Afryki, gdzie spędzą zimę. Tymczasem jedno gniazdo ciągle nie opustoszało.
Podczas gdy w gorzelni leniwie dojrzewa kolejna partia whisky, rodzice nienasyconych piskląt uwijają się jak w ukropie. Dymówki żywią się owadami, ale tych u schyłku lata ubywa. Wystarczy jedna fala przymrozków, by pożywienia zabrakło, a pisklętom zagroziła śmierć z głodu. Muszą jak najszybciej wyfrunąć z gniazd i ruszyć na południe. Pogoda już się psuje, a będzie tylko gorzej. Niedaleko nad wodą do samodzielności szykują się też młode wydry. Ten jednoroczny samiec wciąż jest zależny od matki, choć fizjologicznie osiągnął już dojrzałość. Przypomina to nieco sytuację nastolatka, którego wyprowadzki rodzice nie mogą się doczekać. Młode wydry pozostają u boku matki nawet do 18 miesiąca życia. Z chwilą jednak, gdy u matki zacznie się ruja, zostaną zmuszone do samodzielności. Na horyzoncie pojawia się intruz. To dorosły samiec o charakterystycznym, złamanym ogonie. Bezczelnie zapuszcza się na cudze łowisko. Nawet nie próbuje się ukrywać pod powierzchnią wody. Wie, że w pobliżu jest samica. Czuje jej zapach. Wszędzie jej szuka. Młodziutki samiec zwietrzył intruza. Ogarnia go paniczny lęk. Dorosłe samce nie uznają rywali. Zabijają młode. Słusznie więc się boi. Obserwuje każdy ruch przybysza. Jeśli matka przyjmie jego zaloty, syn będzie zdany na własne siły. Samicy przypadł do gustu nowy adorator. Para razem bawi się w wodzie. Syn przez rok miał w matce opiekunkę i przewodniczkę. Zapewniała mu schronienie przed deszczem, karmiła go i strzegła przed innymi wydrami. Teraz został zupełnie sam, tuż przed najtrudniejszą porą roku. Na wyspach pogoda szybko się zmienia. Na Hebrydach wewnętrznych roczna suma opadów wynosi nawet 3000 mm na metr kwadratowy. Kiedy już pojawia się deszcz, leje nie na żarty. To fatalne warunki dla młodych dymówek. Na szczęście gniazdo opustoszało.
ptaki są bezpieczne. Pisklęta zdążyły się opierzyć i przeniosły się do słodowni, gdzie fermentuje jęczmienny zacier. Niepewne swoich skrzydeł młode niechętnie oddalają się od rodziny i przytulają się do siebie. Bliskość uspokaja je i dodaje pewności siebie. Wreszcie najodważniejsze z nich, zachęcone wołaniem dorosłych, próbuje wzbić się pod sufit. To najniebezpieczniejszy etap. Nawet drobny błąd może przedwcześnie przerwać krótkie życie. Pozostała trójka wciąż trzyma się razem, marząc o powrocie do przytulnego gniazda. Musi jednak jak najszybciej opuścić wyspę. Wkrótce skończy się pożywienie i czeka je nieuchronna śmierć. Młode, którym dopisze szczęście, pokonają 20 tysięcy kilometrów i za 8 miesięcy wrócą do Gorzelni, by wychować własne potomstwo. Tymczasem w beczkach drzemie whisky. Wychowa się tu 10 pokoleń dymówek, nim trunek będzie gotów do spożycia. Co roku na skutek parowania z beczek ulatnia się 2% alkoholu, tak zwana danina dla aniołów. Dymówki, te miniaturowe anioły, też wzbiły się w powietrze i rozpłynęły w błękicie nieba. Zdążyły w ostatniej chwili. Wiatr, który niesie je bezpiecznie do celu, sprowadza też zmianę pogody. Wysoko nad trzema szczytami wyspy Dżura kotłują się chmury. Zanosi się na pierwszą jesienną burzę. W cieśninie oddzielającej obie wyspy wspiera woda. Wkrótce dadzą o sobie znać zjednoczone siły żywiołów, wiatru i oceanu. Nawet łódź ratunkowa wraca do portu. Chmury przynosi ocean. Na zachód od Aile nie ma już nic, tylko Atlantyk
i kontynent amerykański. Młode łabędzie nieme mogą chociaż liczyć na rodziców. Młodziutki samiec wydry jest zdany na własne siły. Aby przeżyć, musi nawet w tych ekstremalnych warunkach łowić. Doświadczona matka już nie podpowie mu, jak to robić. Najbliższe dni przesądzą o jego być albo nie być. Wiele młodych wydr nie dożywa wiosny. Samodzielność stanowi tu prawdziwe wyzwanie. Młody samiec pomyślnie przeszedł pierwszą próbę. Sztorm był tak potężny, że fale rozbiły wodorosty na papkę i wyrzuciły na brzeg. Choć wiatr cichnie, wkrótce wróci na Hebrydy ze zdwojoną siłą. Połowa września to tutaj pora najsilniejszych sztormów. Tymczasem w głębinach oceanu te potężne pływy stanowią błogosławieństwo. Pod kurtyną brunatnic czekają zwierzęta, które bez tego by nie przeżyły. Skorupiak Galatea squamifera szuka pożywienia, ale jego przysmaki w większości przywarły do kamienia. To dłoń topielca, rodzaj miękkiego koralowca. Każda kolonia jest zbudowana z setek maleńkich organizmów nazywanych polipami. Dzięki pływom morskim mogą wychwytywać plankton przynoszony przez wodę. Koralowce jednak mają wrogów. Jednym z nich jest morski ślimak Tritonia hombergii. Ten miniaturowy drapieżnik żywi się polipami. Koralowce jednak znalazły na niego sposób. Wszystkie polipy łączy prymitywna sieć komórek nerwowych, dzięki której mogą równocześnie się kurczyć. Wraca przypływ.
Wkrótce plaże Oronsy zaleje najwyższa fala roku. Fokszarych właśnie zaczął się okres narodzin młodych. Na plażach widać setki młodych, ssących bodaj najpożywniejsze mleko świata. Młode urodzone na Oronsy nie mogą czuć się bezpiecznie. Panuje tu taka ciasnota, że samice walczą między sobą i brutalnie atakują młode, które nie pachną jak ich potomstwo. Foki nie przychodzą na świat z umiejętnością pływania. Zwykle naukę zaczynają, gdy kończą 3 tygodnie. Dziś jednak przypływ osiągnie taką wysokość, że będą musiały błyskawicznie opanować tę sztukę. Niektóre matki już uczą je pływania. One jednak są za młode, by pojąć, w czym rzecz. Między dwiema samicami wybucha walka, której ofiarą mogą paść ich młode. Jedna matka wraca z maluchem na plażę. Drugie młode jest jednak zbyt wyczerpane nauką. Ma zaledwie 2 dni. Musi odpocząć. Dziś przyjdzie rekordowo wysoka fala. Focze oseski są kompletnie nieprzygotowane na to, co je czeka. Poziom wody stale się podnosi. Skały, do tej pory zapewniające schronienie przed wodą, wkrótce zaleje ocean. Ta samica popełniła fatalny błąd. Fala przypływów tłacza olbrzymie ilości wody w wąską cieśninę między wyspami Dżura i Skarba. To legendarny kocioł czarownicy, Corryvreckan. Tu zapuszczają się jedynie najbardziej zatwardziali poszukiwacze silnych wrażeń. Wezbrane wody przypływu nagle zapadają się w zdradziecką otchłań, głęboką na 300 metrów.
Następnie zaś woda wytryska z powrotem, uderzając w skalisty szczyt ukryty tuż pod powierzchnią. Potężne fale największego przypływu w roku pędzą teraz ku brzegom Moronse, gdzie schroniły się foki. Zwierzętom pozostaje tylko jedno – przeczekać. Matka układa się na boku, próbując chronić malucha przed falą. On tymczasem uznaje to za zachętę do posiłku. Matka to jego jedyna tarcza. Jeśli woda go od niej oderwie, utonie. Teraz matka nic już nie może dla niego zrobić. Sam jakimś cudem musi dopłynąć do brzegu. Udało się. Jest bezpieczny i rozkoszuje się najwspanialszym posiłkiem w życiu. Tegoroczna jesień na Hebrydach wewnętrznych okazuje się wyjątkowo mokra. Na wyspie Ram, 60 mil na północ od Oronse, przynosi to nieoczekiwane skutki. Zwykle o tej porze łanie szkockiego podgatunku jelenia szlachetnego miały już ruje, co stanowiło sygnał do rozpoczęcia rykowiska. Deszcze jednak rozregulowały ich zegar biologiczny. Choć w samcach buzuje testosteron i nie mogą się doczekać kopulacji, żadna nie jest jeszcze gotowa.
Na szczęście pogoda się poprawiła i będzie można rozpocząć gody. Co zdumiewające, łanie będą płodne zaledwie przez godzinę. Jeśli samce chcą z nimi kopulować, muszą precyzyjnie wybrać moment. Od tej chwili napięcie rośnie. Żywiołem kształtującym pogodę hybrydów wewnętrznych jest wiatr. Latem jego podmuchy dochodzą do 100 km na godzinę. Jesienią zaś przekraczają nawet 150. We wrześniu północne wiatry przynoszą nad Loch Grunyard wytrwałych podróżników. Łabędzie krzykliwe. Przemierzyły 1000 kilometrów z dalekiej Islandii, gdzie gniazdowały. Dla młodych to pierwsza taka podróż. Spędziły w powietrzu ponad 40 godzin. Docierają na Ayle wycieńczone. Potrzebują odpoczynku. Dla łabędzi to tylko przystanek w podróży na zimowe żerowiska na południu. Za to ich towarzysze podróży zagoszczą tu na dłużej. To bernikle białolice. Ponad 40 tysięcy tych ptaków przyleciało z Grenlandii, by przez jesień i zimę żerować na tutejszych żyznych łąkach. Dla nich Ayle to wymarzone miejsce, bo nie muszą się obawiać lisów. Mimo to wyglądają na zaniepokojone. Fałszywy alarm. Myszołów jest za mały, by im zagrozić.
Powinno się jednak mieć na baczności, bo będą na nie polować większe, drapieżne ptaki. To wyspa orłów. Żyje tu co najmniej 10 par orłów przednich. Ostatnio pojawił się też większy od orłów bielik. Stada bernikli to łakomy kąsek. Ptaki te muszą więc nieustannie mieć się na baczności. Nad klifami południowej części wyspy góruje samotny pomnik. Upamiętnia on tragedię dwóch amerykańskich okrętów – Otranto i Tuscania. Zatonęły w 1918 roku, a wraz z nimi 600 osób. Te zdradzieckie wody pochłonęły wiele istnień. Wokół Isle spoczywają na dnie setki wraków. Te smutne szczątki stały się jednak zalążkiem życia. W przerdzewiałych rufach rozwijają się glony i zwierzęta. To sztuczne rafy. W szczelinach znalazły mieszkanie kraby, a szkielet okrętu patrolują ławice rdzawców. Dla tych ryb dorszowatych wrak stanowi idealne łowisko. Te drapieżniki polują na drobne ryby, zapędzając je w pułapkę, pozostałości kajut. Ryby z rodziny wargaczowatych nie tracą czasu. Uciekają. Niszczejąca rafa pulsuje życiem. Na urokliwym koralowcu Caryophyllia smithii osiedliły się setki ukwiałów. Dziób okrętu z kolei obrosły pąkle. Maleńkie krewne krabów i homarów przebierają pierzastymi odnóżami, próbując schwytać plankton. Zwykle żyją na dnie. Przywarły do wraku, bo to daje im lepszy dostęp do pożywienia. Śmierć i zniszczenie stają się tu miejscem, gdzie powstaje nowe życie. Bezwzględne morze nie tylko niszczy. Czasem okazuje się też opiekunem. Nad Isle wstaje dzień. Bernikle białolice nocują na błotnistych brzegach Loch Indal. Wciąż są zmęczone po locie z Grenlandii.
Wschód słońca to sygnał, że pora szukać pożywienia. Bernikle wzbijają się w powietrze i wyruszają nad łąki. Zbliżają się łowcy. Bieliki. W powietrzu jest tyle bernikli, że bieliki nie mogą wyszukać pojedynczej ofiary. Pojawiają się wrony siwe, pogłębiając zamek. Mimo to nie obeszło się bez strat. Bielik schwytał jedną berniklę. Drapieżniki walczą teraz o nią nad opustoszałym rozlewiskiem. W języku szkockim październik to endawer, pora rykowiska. Na wyspie Ram pierwsze łanie wreszcie wchodzą w okres rui. Samce wyczuwają ich zapach z odległości wielu kilometrów. Wreszcie może zacząć się rykowisko. Walka o wybrankę to skomplikowany rytuał, w którym liczy się nie tylko brutalna siła. Łanie, owszem, wybierają samce wyróżniające się donośnym rykiem, ale samiec musi też traktować je delikatnie, inaczej wybiorą innego. Władca Kilmory Glen zajmuje najlepsze stanowisko, gdzie najgęściej rośnie trawa. Łakomym okiem patrzy na grupę łani. Po drugiej stronie rzeki, która wyznacza granicę między ich terytoriami, stoi inny samiec. On też bacznie obserwuje sytuację. Ma swoje lata. To może być jego ostatnie rykowisko. Jego łąka porośnięta rzadką trawą nie jest atrakcyjna. Samice uciekają od niego jedna po drugiej. Przyciąga je donośny ryk pana doliny i słodka trawa na drugim brzegu rzeki. Thank you.
Jeśli stary samiec chce kopulować, musi przemierzyć rzekę i walczyć z młodszym rywalem. Jeśli zaryzykuje, wyzwie rywala i wygra, doczeka się licznego potomstwa. Jeśli pozostanie bierny, straci harem i szansę na ojcostwo. Kolejna samica ucieka na drugi brzeg. Stary samiec nie próbuje jej gonić. Roztropna decyzja. Młodszy samiec nieustannie musi odpędzać rywali. Kiedyś wreszcie się zmęczy. Aby wygrać, starszy osobnik musi poczekać na odpowiedni moment. Stare szkockie przysłowie powiada, że bernikle zwiastują nadejście jesieni. Rzeczywiście, nad całą wyspą słychać ich głosy. Odkryły nieoczekiwany przysmak. Jęczmień. Jesień była tak mokra, że rolnicy nie zdołali zebrać całego zboża. Teraz bernikle raczą się nasionami, które miały trafić do gorzelni. Swoim żyznym polom Aile zawdzięcza bogactwo i różnorodność gatunków, które tu występują. Żyją tu największe na Hebrydach stada krów i owiec. Gospodarze w większości stosują tradycyjne metody hodowli, więc nie brakuje też miejsca ani pożywienia dla innych zwierząt. Rzepołuchy, których liczba w pozostałych regionach Wielkiej Brytanii spada, tutaj radzą sobie znakomicie. Październik to ważny miesiąc w kalendarzu okolicznych hodowców. Zawożą wtedy swoje owce na targ. Kupcy ściągają tu z całej Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu zdrowych, dobrze odżywionych jagniąt. Te zaś, mimo deszczu, prezentują się znakomicie.
Dla mieszkańców wyspy to również wydarzenie towarzyskie. Znajdą się amatorzy nawet na najmniejsze osobniki. Potem aż do nocy można świętować udaną sprzedaż. O świcie na wyspie Ram stary samiec szykuje się do konfrontacji. Łania po drugiej stronie rzeki rozpoczęła ruję. To pchnęło go do działania. Młodszy samiec toczy walkę z innym rywalem. W tym właśnie starszy jeleń upatruje swoją szansę. Drogo jednak może zapłacić za swoją decyzję. Jeśli odniesie obrażenia, może nie przeżyć zimy. Prawdopodobnie to jego ostatnia szansa, by pokonać rywala i przekazać swoje geny. Stawia wszystko na jedną kartę. Pan Doliny odpędza rywala. Usłyszał jednak ryk starego samca. Jeden drobny błąd może przesądzić o zwycięstwie lub klęsce. Liczy się każdy ruch. Młodszy rywal ma przewagę, naciera na starszego samca. Ten próbuje zadać decydujący cios. Uderzony w oko inny osobnik pewnie by uciekł, ale nie pan Doliny. Młodszy samiec atakuje. Ślizga się jednak, a doświadczony rywal nie przepuszcza okazji. Wykorzystuje chwilę przewagi i wbija poroże głęboko w bok przeciwnika. Ranny pan Doliny ucieka. Wszystko skończone. Kilmory ma nowego pana, do którego teraz należą wszystkie samice. Pokonany samiec odchodzi. Wróci za rok, by spróbować jeszcze raz.
Dobiega końca najwietrzniejsza i najbardziej deszczowa od lat jesień na Hebrydach wewnętrznych. Mieszkańcy archipelagu są jednak wytrwali i odporni. Muszą, skoro przyszło im żyć w miejscu, gdzie jedynym pewnikiem są zmiany. Na wyspie Isle łabędzie zaczynają się niepokoić. Zwykle o tej porze są już na zimowiskach, ale w tym roku niezebrany jęczmień zatrzymał je na całą jesień. Teraz jednak muszą ruszać w drogę. Wzbijają się ku ołowianym chmurom. Koło przyrody kręci się nieubłaganie. Wkrótce nadejdzie zima, wystawiając mieszkańców Hebrydów na kolejne próby. W następnym odcinku. Zima dobiega końca. Zbliża się wiosna. Władca Hebrydów, Bielik, przygotowuje się do sezonu rozrodczego. Nie odstraszy go nawet najpotężniejszy sztorm. Życie tętniące w głębinach oceanu przyciągnie tu niszczycielską siłę i postrach mórz. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Anna Maria Nowak. Konsultacja dr Izabela Olejniczak i Paweł Boniecki. Czytał Jan Wilkans.